O ambicjach łódzkich władz świadczy najlepiej to, że nie licząc się z kosztami, powierzyły dyrekcję teatru miejskiego Arnoldowi Szyfmanowi, który, jak przyznawał Wroczyński, dał łodzi to, czego ja dać nie byłem w stanie cały szereg swych pierwszorzędnych gwiazd z teatru polskiego z Warszawy. Przyjazdowi Szyfmana do łodzi który nie rezygnował z równoczesnego prowadzenia teatru polskiego i teatru małego w Warszawie, towarzyszył entuzjazm, wyrażający się choćby w wierszowanych apelach do łodzian. Kto z was pretensje rości do kultury, ten nie po knajpach winien zadymionych siedzieć, lecz zapchać melpomeny mury. Dziś przeżyjecie jedną noc rozkoszy, sen nocy letniej, nigdy nie przespany. A zaś niedługo cud świętej Joanny ujrzycie cudnie przez Malicką grany. Oprócz Marii Malickiej w latach 1925-1929, na scenie łódzkiej wystąpiły rzeczywiście pierwszorzędne gwiazdy: Kazimierz Junosz Ostępowski, Janusz Warnecki, Aleksander Węgierko, Maria Przybyłko-Potocka, Juliusz Osterwa. Stefan Jaracz, Mieczysława Ćwiklińska, Irena Solska, Józef Węgrzyn. Wraz z aktorami przenoszono w sezonach 1925-1927 do Łodzi głośne warszawskie przedstawienia Sen nocy letniej i Otella Szekspira, Nieboską komedię Krasińskiego, Henryka IV Pirandella, Świętą Joannę Szoła, Róże Żeromskiego. W tym czasie Teatr Łódzki zdobył się na oryginalną prapremierę Persi Zwierzątkowska-Witkacego ja, w reżyserii Mieszczysława Szpakiewicza. Odegranął jednak tylko dwukrotnie z powodu braku widzów i ataków prasy. Jedynie Naczelny Dyrektor Republiki Czesław Ołtaszewski wykazał zrozumienie, co pochwalił sam autor, dla znaczenia, jakie może mieć dla celów artystycznych w teatrze deformacja i karykatura rzeczywistości i nawet idei. Teatrem łódzkim kierował wówczas Bolesław Gorczyński, gdyż Szyfman zrażony wieloma niepowodzeniami zrezygnował 31 marca 1927 roku. Gorczyński, który pomagał Szyfmanowi w prowadzeniu teatru miejskiego, otrzymał od komisji teatralnej propozycję objęcia dyrekcji przez kolejne dwa sezony. W rzeczywistości pozostał tylko przez sezon 1927-1930, ale już tylko jako dyrektor teatru kameralnego i popularnego. Teatr kameralny. W gmachu hotelu Grant przy ulicy Krótkiej 1, obecnie ulicy Trauguta, Gorczyński otworzył 8 listopada 1927 roku jako scenę filialną teatru miejskiego. Prezentowano tutaj głównie komedie i farsy. Teatr popularny działał już wcześniej. W roku 1923 założył go w stołówce spółki akcyjnej Poznańskiego przy ulicy Ogrodowej 18 Józef Pilarski, który kierował tą sceną do roku 1929. Gorczyński obejmował obydwa teatry w atmosferze skandalu. Pomówione o malwersacje finansowe, wytoczył proces wiceprezydentowi Łodzi i został oczyszczony z zarzutów. Wroczyński, znający przecież dobrze realia łódzkie, nazwał Gorczyńskiego najlepszym łódzkim dyrektorem w dwudziestoleciu międzywojennym i przekonywał, że grobem tej dyrekcji stał się podatek teatralny. Do osiągnięć artystycznych Gorczyńskiego należy wystawienie w Teatrze Miejskim w sezonie 1927-1928 dramatów klasycznych w reżyserii Szpakiewicza. Księcia Niezłomnego Słowackiego, dziadów Mickiewicza, wyzwolenia Wyspiańskiego i zemsty Fredry. Zaś w sezonie 1928-1929 sztuk współczesnych w reżyserii Edmunda Wiercińskiego i scenografii Konstantego Mackiewicza, Sen Kruszewskiej, Hinkenmann Tollera, Niespodzianka Roztworowskiego.